Rozdział 9. Ósmego dnia Mojżesz zawołał Aarona, jego synów i starszych Izraela. Potem powiedział do Aarona: weź sobie młodego cielca na ofiarę przebłagalną i barana na ofiarę całopalną, oba bez skazy, i przyprowadź przed Pana. A to Izraelitów tak powiedz: weźcie kozła na ofiarę przebłagalną, cielca rocznego i baranka rocznego, obydwa bez skazy, na ofiarę całopalną. Cielca i barana na ofiarę biesiadną, aby je ofiarować przed Panem. A także ofiarę pokarmową zaprawioną oliwą. Bo dzisiaj Pan wam się ukaże. Przyprowadzili więc to, co im Mojżesz nakazał, przed namiot spotkania. Potem cała społeczność przybliżyła się i stanęła przed Panem. Wtedy Mojżesz powiedział: oto co Pan nakazał uczynić, aby chwała Pana wam się ukazała. Do Aarona zaś Mojżesz powiedział: zbliż się do ołtarza, złóż ofiarę przebłagalną i ofiarę całopalną. Dokonaj przebłagania za siebie i za lud. Złóż dar za lud i dokonaj przebłagania za nich, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi. Witam serdecznie na kanale Zakochanej w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Jeżeli już jesteście wytrwałymi słuchaczami Słowa Bożego, słysząc wyrażenie ósmego dnia, dreszcz emocji powinien przejść przez całe wasze ciało. Ósmego dnia dzieją się niebanalne rzeczy. Ósmy dzień to wyjście z zamkniętego koła siedmiu dni tygodnia i wstąpienie na wyższy poziom. Sześć dni stworzenia zostały zwieńczone szabatem, czasem na kontemplację i na czerpanie radości z wykonanej pracy. Ale nawet te siedem dni są dopiero przygotowaniem ósmego dnia, w którym mają się dokonać gody małżeńskie między Adamem i Bogiem. Grzech pierworodny chwilowo zakłócił realizację Bożych zamiarów i tygodnie żmudnie kręciły się w zamkniętym kole siedmiu dni, w czasie których całe stworzenie wzdychało za nadejściem ósmego dnia. Obrzezanie, dokonane ósmego dnia, jest nadzieją na udział w tym ósmym dniu. Kwalifikuje dziecko do wejścia do nowego życia, do powołania jako członka ludu Bożego. To powołanie jest wezwaniem do stania się na nowo Adamem, to znaczy człowiekiem z wielkiej litery, człowiekiem żywym, wolnym i świętym, a więc zdolnym do godów z Bogiem, który sam jest żywy, wolny i święty. Jezus zmartwychwstał ósmego dnia, kolejny raz przerywając zamknięte koło siedmiu dni tygodnia, dokonując to, do czego przygotowywali kapłani Starego Przymierza. Na Synaju ósmy dzień jest pierwszym dniem nowego kapłaństwa, nowej jakości relacji między Bogiem a ludem, który posłuszeństwem odpowiedział na Boże wezwanie. W poprzednim rozdziale Mojżesz zajmował prominentne miejsce w ustanowieniu kapłaństwa. Odtąd usunie się w cień na rzecz Aarona, nowo ustanowionego arcykapłana. Podobnie Jezus po ustanowieniu nowego kapłaństwa powie: pożyteczne jest dla was moje odejście. Tu nie chodzi o kult osobowości Mojżesza lub Jezusa, ale prawdziwą cześć względem założycieli oddaje się poprzez praktykowanie tego, co nam przekazali. Takie wycofanie się przypomina nawet zachowanie Boga po sześciu dniach stworzenia, kiedy Bóg wycofał się po to, aby dać człowiekowi miejsce, by dać człowiekowi wolność i możliwość spełnienia swojego powołania. Mojżesz zachowuje się podobnie. Przekazał wszystkie szczegóły kultu. Teraz, wycofując się, daje ludziom wolność i możliwość dobrowolnego podążania drogą wznoszenia się ku Bogu poprzez uczestnictwo w ustanowionej liturgii.
dla dawania innym wolności, Mojżesz sam dobrowolnie odsuwa się po przekazaniu wszystkiego, co usłyszał od Boga. Tyle tytułem wstępu. Ciąg dalszego rozdziału nie stanowi większego problemu. Nowo wyświęceni kapłani będą po raz pierwszy składać po kolei wszystkie przepisane ofiary, najpierw za siebie, później za cały lud. Istnieją malutkie różnice w porównaniu z prawem ofiar opisanym w pierwszych 5 rozdziałach. Można to wyjaśnić tym, że Księga Kapłańska powstawała w ciągu wieków i liturgia również ewoluowała w stronę tego, co było odprawiane w drugiej świątyni jerozolimskiej. Właśnie ta ostatnia wersja jest opisana przez Księgę Kapłańską. To nas z kolei poucza, aby kurczowo nie trzymać się litery prawa, ale być zawsze wiernym jej duchowi i jej dynamice wznoszenia się ku Bogu. Skupmy się raczej na tym, co jest opisane w 6 wersecie. Oto co Haszem nakazał uczynić, aby chwała Haszem wam się ukazała. W liturgii nie chodzi o dobre samopoczucie uczestników. Chodzi o ukazanie się chwały Bożej. Temu tematowi poświęcimy następny odcinek. Życzę wam owocnego słuchania. 8 dnia Mojżesz zawołał Aarona, jego synów i starszych Izraela. Potem powiedział do Aarona: weź sobie młodego cielca na ofiarę przebłagalną i barana na ofiarę całopalną, oba bez skazy, i przyprowadź przed Pana. A to Izraelitów tak powiedz: weźcie kozła na ofiarę przebłagalną, cielca rocznego i baranka rocznego, obydwa bez skazy, na ofiarę całopalną. Cielca i barana na ofiarę biesiadną, aby je ofiarować przed Panem. A także ofiarę pokarmową zaprawioną oliwą. Bo dzisiaj Pan wam się ukaże. Przyprowadzili więc to, co im Mojżesz nakazał, przed namiot spotkania. Potem cała społeczność przybliżyła się i stanęła przed Panem. Wtedy Mojżesz powiedział: oto co Pan nakazał uczynić, aby chwała Pana wam się ukazała. Do Aarona zaś Mojżesz powiedział: zbliż się do ołtarza. Złóż ofiarę przebłagalną i ofiarę całopalną. Dokonaj przebłagania za siebie i za lud. Złóż dar za lud i dokonaj przebłagania za nich, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi. Wtedy Aaron przybliżył się do ołtarza i zabił cielca na ofiarę przebłagalną za siebie samego. Synowie Aarona podali mu krew, a on umoczył palec we krwi, pomazał nią rogi ołtarza i wylał krew na podstawę ołtarza. Tłuszcz, nerki i płat tłuszczu, który okrywa wątrobę ofiary przebłagalnej, zamienił w dym na ołtarzu, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi. Mięso zaś i skórę spalił w ogniu poza obozem. Potem zabił żertwę ofiary całopalnej. Synowie Aarona podali mu krew i pokropił nią ołtarz dokoła. Podali mu też podzieloną na części ofiarę całopalną razem z głową, a on zamienił to w dym na ołtarzu. Następnie obmył wnętrzności i nogi i zamienił je w dym na ołtarzu przy całopaleniu. Potem złożył dar za lud. Wziął kozła, który był przeznaczony na ofiarę przebłagalną za lud, zabił go i złożył jako ofiarę przebłagalną, tak jak poprzednio. Następnie złożył ofiarę całopalną i postąpił z nią według przepisu. Potem złożył ofiarę pokarmową, wziął z niej pełną garść i zamienił ją w dym na ołtarzu, poza całopaleniem porannym. Potem zabił cielca i barana
jako ofiarę biesiadną dla ludu. Synowie Aarona podali mu krew, a on pokropił nią ołtarz dokoła. Tłuste części cielca i barana, ogon, tłuszcz, który okrywa wnętrzności, nerki i płat tłuszczu, który jest na wątrobie, te części tłuste położyli na mostkach, a on zamienił te części tłuste w dym na ołtarzu. Mostkami i prawymi łopatkami Aaron wykonał gest kołysania przed Panem, tak jak Pan nakazał.